Ratowanie życia drugiemu człowiekowi to nie tylko spektakularne działania. Bohaterem może być prawie każdy. Ci, którzy oddają krew, to właśnie tacy bohaterowie, o których zwykle nie mówi się wiele, którzy nawet o sobie w ten sposób nie myślą. Tym bardziej więc warto o tym mówić. W sobotę w polkowickiej przychodni miała miejsce zbiórka krwi. Akcje organizowały zaprzyjaźnione koła PCK, koło HDK PCK imienia miedzianej kropli krwi przy ZG Rudna oraz koło PCK funkcjonujące w przychodni. Na podzielenie się darem życia zdecydowało się 37 osób. Ostatecznie po przeprowadzonych badaniach lekarskich zgłaszających się krwiodawców krew oddały 34 osoby. W sumie 15 litrów i 300 ml krwi pełnej. W zbiórce krwi uczestniczyły także osoby, które po raz pierwszy oddawały krew. Kolejna akcja odbędzie się w Polkowickiej Przychodni już we wrześniu. Organizatorzy akcji, Piotr Marszałek, ZG Rudna oraz Mariola Kośmider dziękują serdecznie wszystkim krwiodawcom za udział. Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza tego typu akcja. Polkowiczanie mają okazję oddawać krew przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję zbiórki organizowało DWSPiT, a także cyklicznie krew oddawać można w starostwie. Oddawanie krwi, zapisywanie się do banku dawców szpiku to piękne gesty, które w polkowicach są nie tylko hasłem